Dzień dobry, kochani. Przychodzę do Was z filmem, a właściwie z cyklem filmów na temat tego, co wspiera nas w samoopiece, co sprawia, że łatwiej jest nam o siebie zadbać, ale też o tym, co nam przeszkadza, bo o tej samej rzeczy można mówić jako o wsparciu, a również jako o przeszkodzie, jeśli przyjrzymy się odwrotności tego. Ten cykl powstał z myślą o osobach, które chcą się sobą zaopiekować, które chcą się o siebie zatroszczyć, nie do końca wiedzą jak, czują opór w tym i potrzebują wskazówek na temat tego, jakie zasoby wewnętrzne, ale też jakie zewnętrzne działania mogą pomóc nam zatroszczyć się o siebie w najlepszy możliwy sposób. Tak często, kochani, my pracujemy ze sobą, uzdrawiamy nasze rany wewnętrzne, uzdrawiamy rany dzieciństwa, pracujemy z dzieckiem wewnętrznym, uwalniamy trudne emocje, dokonuje się taka transformacja wewnętrzna. Natomiast nie zawsze to jest tak, że tylko praca wewnętrzna wystarczy, żeby to nasze życie zewnętrzne wyglądało tak, jak chcemy. Przychodzi taki moment, że my musimy przenieść to, co w środku znaleźliśmy, tą całą naszą pracę wewnętrzną, te nasze skarby odkryte wewnątrz nas, musimy przenieść je na zewnątrz i podjąć takie działania, dokonać takich wyborów, podjąć takie decyzje, które sprawią, że nasze życie będzie wyglądało inaczej, które sprawią, że będziemy mogli dokonać takich wyborów, które przybliżą nas do siebie zadbanych. I to, kochani, co bardzo nam przeszkadza w takim dbaniu o siebie, to jest perspektywa krótkoterminowa. My bardzo często szukamy takich sposobów, takich form działania, zajmowania się sobą, form pracy nawet, które dadzą nam jak najszybszy efekt, które jak najszybciej przyniosą nam upragnione rezultaty. Zobaczcie w ogóle, jak cały świat na tym stoi, jak cała nasza kultura obiecuje wyniki w krótkim czasie, jak wiele jest nawet takich form wsparcia, form terapii, które mówią, tak, terapii w sensie pracy jakiejś ze sobą, nad sobą, które mówią o tym, że po moim szkoleniu osiągniesz to i to, albo jedna sesja jakaś, tak, uwolni cię od traum, od konsekwencji tych traum. I my bardzo często sięgamy po tego typu rozwiązania z nadzieją, że szybko pozbędziemy się naszego problemu, że bardzo szybko coś uzdrowimy. Tak naprawdę to uzdrawianie, rozwój, samoopieka to proces, tak jak wszystko. I często my potrzebujemy czasu, potrzebujemy przejść całą drogę z poszanowaniem każdego etapu tej drogi, z poszanowaniem nawet kroków wstecz, po to, żeby ten efekt był trwały, żeby ten efekt był prawdziwy, a nie tylko taki chwilowy i po jakimś czasie nas cofnie na stare jakieś kolejny. I to, że po to sięgamy, kochani, to, że chcemy takich szybkich rozwiązań, to, że siebie też obwiniamy często za to, że nie udaje nam się tak szybko, jak myślimy, że innym, jest zupełnie naturalne. I zwróćcie uwagę, że za wszystkimi takimi działaniami, kiedy my chcemy jak najszybciej, kiedy my chcemy jak najkrótszą drogą, kiedy chcemy nawet z tym dzieckiem wewnętrznym pracować po to, żeby ono nam już dało spokojnie żyć, albo żeby dało nam to jakiś konkretny, namacalny efekt, to wynika z ogromnego bólu. To wynika z tego, że pobycie z tym jest trudne i chcemy jak najszybciej. Tymczasem za taką krótkoterminową perspektywą kryje się właśnie coś bardzo ważnego. Kryje się często niewyrażony ból, niewyrażone emocje i chęć ucieczki od tego bólu. I ta krótkoterminowa perspektywa, taka chęć szybkiego uzyskania efektu, taka niecierpliwość, takie też gonienie za szybką gratyfikacją bardzo dużo ma wspólnego z naszym zranionym dzieckiem wewnętrznym, które właśnie bardzo cierpi i które chce tu i teraz. I jeśli, zwłaszcza jeśli nie mieliśmy ciepłego, odpowiedzialnego, wyrozumiałego rodzica w dzieciństwie, jeśli zabrakło nam takiej dorosłej osoby, której moglibyśmy ufać i wiedzielibyśmy, czulibyśmy, że ona jest odpowiedzialną osobą i że ona właściwie się nami zajmie, a to właściwe zajmowanie się to również taka zdrowa dyscyplina, to takie pilnowanie, dbanie o nie we właściwy sposób, nawet jeśli to dziecko momentami tego nie chce, tak? Bo które dziecko, na przykład małe, chciałoby pójść do dentysty, tak? To rodzic ma je wziąć, zabrać i wziąć na siebie odpowiedzialność tego cierpienia, tego bólu, wiedząc, że to jest w efekcie dla dziecka dobre. Jeśli nie było takiej osoby, której moglibyśmy ufać i wiedzieć, że ona o nas dba, że nawet jeśli ona nam czegoś odmawia, jeśli każe nam na coś czekać, to możemy jej zaufać. To jest trochę tak, jakbyśmy się zatrzymali właśnie w tych momentach. Jakbyśmy właśnie nie mieli możliwości nauczyć się zamodelować tej długoterminowej perspektywy, tylko chcemy jak najszybciej.
I jedną z takich cech radykalnej samoopieki, do której Was zapraszam, to jest właśnie długoterminowość. Czyli ja zaopiekuję się sobą, mając na uwadze perspektywę długoterminową. Zaopiekuję się sobą dzisiaj tak, jakbym brała pod uwagę, że efekty tej opieki albo jej braku będę ponosić przez najbliższe miesiące, lata i resztę mojego życia. To znaczy, że dokonując dzisiejszych wyborów, nie będę brała pod uwagę tylko chwilowej ulgi, chwilowej gratyfikacji, jakichś momentalnych efektów, momentalnych wyników, chwilowych, ale długą moją perspektywę. To znaczy, że dokonam czasami bardzo trudnej decyzji i na przykład odmówię sobie czegoś dzisiaj, bo wiem, że w dłuższej perspektywie to będzie dla mnie lepsze. Jeśli mam ochotę na przykład dzisiaj obejrzeć kolejny odcinek serialu, załóżmy 10 z rzędu, a wiem, że jutro potrzebuję być wypoczęta, wyspana, to ja sobie tego odmówię, mimo że mi się chce, na rzecz na przykład snu. Jeśli mam propozycję super pracy, ale ta praca przekracza moje wartości, ona jest sprzeczna z moimi wartościami, to być może znajdę w sobie odwagę, żeby odmówić temu, żeby tego nie przyjąć, mimo że to w krótkiej perspektywie na przykład roku dałoby mi fajny wynik i na przykład duże pieniądze, ale wiem, że w długiej perspektywie, jeśli ja będę w pracy, która nie jest zgodna z moimi wartościami, to ja się uduszę, to ja tam nie przeżyję, to moja dusza będzie cierpieć. I takie narzędzie, konkretne narzędzie, które może Ci pomóc w takim zamienianiu perspektywy krótkoterminowej na długoterminową, jest wyobrażenie sobie, jakby prześledzenie, jak masz jakiś wybór, stoisz na rozdrożu, nie wiesz, czy pójść tą drogą, czy tą, to możesz sobie wyobrazić, jak Twoje życie będzie wyglądało za miesiąc, za 3 miesiące, za rok, później za 3 lata, za 5 lat. Takich 5 punktów, tak? Miesiąc, 3 miesiące, rok, 3 lata i 5 lat. Masz ochotę, rozwijaj to dalej, możesz pójść do swojej starości wręcz, tak? Do jakiegoś dalszego naprawdę etapu. Ale zobacz, jakby prześledź. Czy jeśli podejmę tą decyzję, to jak się z tym będę czuła? Hipotetycznie prześledź sobie, co mi to da, jak pójdę tym, gdzie, w jakim miejscu mogę być w związku z tym wyborem za 5 lat. I druga decyzja, tak? Druga rzecz, którą masz do wyboru. Jak się będę czuła z tym po tym kolejnym czasie. To jest taka metoda, którą poznałam w czasie studiów. To się nazywa rysowanie, tworzenie swojej linii życia, kiedy znajdujemy takie ważne punkty, ważne momenty w naszym życiu, kiedy staliśmy na rozdrożu i dokonaliśmy tego określonego wyboru. To nas pchnęło na określoną linię życia, ona mogła być inna. I kolejny sposób na to, jak możesz siebie wesprzeć w tym wyborze, to jak zastanawiasz się na przykład, czy dzisiaj wieczorem zrelaksować się lampką wina i lekkim serialem, albo spacerem z jakąś muzyką, czy z jakimś audiobookiem na uszach, albo po prostu wsłuchując się w naturę. Masz do wyboru te rzeczy. Żadna z nich nie jest zła, każda z nich jest ok. Ale taka rzecz, która może Ci pomóc rozstrzygnąć, co jest w tym momencie dla Ciebie lepsze, to zadanie sobie pytania, a gdybym robiła to znacznie częściej, to która rzecz wesprze mnie bardziej? Tak? Znacznie częściej zakłada długoterminową perspektywę, bo bardzo często to, co nam pomaga, to jest coś na tyle dobrego, że my możemy to robić często. Jeśli ja sobie wyobrażę, że ja codziennie, nie, wieczorem relaksuję się lampką wina, to w długiej perspektywie, w perspektywie miesiąca, może to być niezbyt dla mnie korzystne, tak? Mogę być niewyspana, mogę być odwodniona, po prostu będzie na mnie to źle wpływać. Jeśli będę codziennie spacerować sobie w naturze albo codziennie słuchać jakiejś relaksującej muzyki, czy to jest dla mnie dobre, znacznie lepsze. Więc takie zastanowienie się, czy jeśli będę tą rzecz powtarzać często, to która z nich będzie dla mnie lepsza? Takie dwa narzędzia, kochani, pomogą Wam w określeniu tego, co jest dla Was dobre, jak możecie o siebie zadbać. I bardzo Was zachęcam do łapania właśnie takiej długoterminowej perspektywy, kiedy myślicie o sobie, kiedy myślicie o swoim życiu. Będę przychodzić jeszcze z innymi filmami na temat samoopieki i bardzo serdecznie zapraszam Was już teraz do udziału w moim kursie radykalnej samoopieki.